Małgorzata Rozenek-Majdan żałuje, że to zrobiła. Ze łzami w oczach mówi o wyrzutach sumienia. Małgorzata Rozenek-Majdan niemal każdego dnia o świcie odbywa morderczy trening. Dzięki temu może się pochwalić bardzo wysportowaną sylwetką. Żona Radosława Majdana poszła też o krok dalej i zdecydowała się pojechać na obóz Anny Lewandowskiej. Zresztą to nie pierwsza jej taka przygoda. Niestety tym razem prezenterka ma spore wątpliwości, czy powinna tam być. Ze łzami w oczach wyznaje, że ma okropne wyrzuty sumienia. Małgorzata. Bardzo tęsknię za dziećmi i za Georgem, bo Georguś jest po tej operacji kolana, Stasio trochę była taki chorowity przez ostatni tydzień. Henio teraz jest taki na granicy i po raz pierwszy mam takie poczucie, że powinnam być gdzie indziej, a nie tu. Ale stąd naprawdę się wraca silniejszym, stąd naprawdę się wraca mocniejszym. Rozenek-Majdan zapewnia, że dzieci i psy są pod doskonałą opieką dziadków, którzy mogą w końcu nadrobić czas z wnukami. Oni oczywiście są pod doskonałą opieką i dziadkowie w końcu też się będą mogli z nimi zobaczyć tyle, ile będą chcieli, więc wszystko jest poukładane tak, jak trzeba. Ale wiecie, jak to jest, jak mamy wyrzuty sumienia, jak coś robimy dla siebie, dodała.